Siema widzowie, witam was dzisiaj w ostatnim odcinku z gierki Deliver Us to the Moon. Ostatnim odcinku, ponieważ nie zamierzam grać już tą gówno grę, nie no widzowie. Ostatni odcinek, ponieważ dzisiaj mamy finał, z tego co wiem. Ustawiamy Helium 2, które wzięliśmy w poprzednim odcinku. Wy na samym starcie możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Discorda. A my grajmy, 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 kontynuujmy. Nie Helium 2, tylko to jest bateria. Jestem widzowie też zaklinowany. Tutaj mam kolejną baterię, tylko... A tu trzeba podmiankę zrobić. Tą baterię jest zużyta, więc robimy podmiankę, bierzemy nową, niezużytą. Wszystko kumam, widzowie. To są zagadki dla dzieciaczków. Dla dzieciaczków tak zwane zagadki. My to, widzowie, szybko ogarniemy. Jaki widzowie będzie finał tej historii, nie wiem. Ale wiem, że zbliża się dzisiaj nieuniknienie. No nieunikniony jest dzisiejszy finał raczej. Chyba, no, ja też tak mówię, widzowie. A wiecie jak to jest. Jak ja siadam i coś nagrywam, to całkiem możliwe, że 20 minut finału zamieni się na 50-minutowy gameplay i jeszcze podzielę to na dwa. I będziemy nie jeden odcinek gra, nie będzie jeden ostatni odcinek, tylko będą ostatecznie pewnie dwa. Więc mnie. No ale chodźmy dalej. Tu jest jakaś notatka pusta. Jak moja bania. O kurwa, wiatrak. Idziemy dalej, widzowie. Ja to nagrywam drugi odcinek pod rząd, więc trochę jest... O, jesteśmy przy Helium. Więc trochę jestem taki w moodzie nagrywania, to znaczy nie traktuję tego odcinka jakby to był osobny i pełnoprawny odcinek, a on się pojawia następnego dnia, sorry za to widzowie, ale ta gierka zmyliła mnie. Normalnie mnie giera zmyliła, słuchajcie. Ciężko jest. Musimy się gdzieś dostać teraz, tylko co teraz w sumie? Musimy to jakoś wyciągnąć stąd, ale jak, gdzie i po co i dlaczego? Możemy wejść z powrotem. Tutaj nie dostaniemy się przez wiatrak. Tutaj była tylko bateria. Dalej też nie szło iść. No to nie wiem co teraz w sumie. Chyba, że jakby to popchniemy i to się automatycznie ruszy na przykład? Dobrze to rozkminiam? Dobrze? Chyba niedobrze. To co teraz ty, bo my właściwie to utknęliśmy. Czy ja czegoś nie widzę? No jedną z opcji jest wybrać tą baterię, ale to przecież nic nie da, bo się drzwi zamkną. Czy ja czegoś naprawdę nie kminię? Kurczę, to jednak widzowie, to jednak 50-minutowy odcinek. A co? Co nie jak tak, widzowie? No tam jest coś do odblokowania. Tylko ja, czy ja tym robotem jestem w stanie tą całą drogę teraz wrócić? No bo tędy chyba nie mogę na skróty tu gdzieś. No nie wygląda na to, żebym tu mógł na skróty sobie pójść. Więc może tym całym robotem... A, dobra, chyba tak trzeba właśnie, no. Myślałem, że tu już nie będzie widzowie zasięgu. Że Wi-Fi nie będzie łapać. I teraz chyba powinniśmy... Tak, dobrze, rozkminiam. No, niedobrze. Jednak niedobrze rozkminiam. Co kurwa teraz? Jakie to jest skomplikowana zagadka, widzowie. Oto ja, witam serdecznie. Ty, to nie rozkminiam, nie kumam w ogóle o co chodzi. Bo to jest jedyna rzecz, którą jestem w stanie uruchomić, kurczę. Która jest tutaj do uruchomienia robotem. A wątpię, żeby gra mi się kazała teraz cofać. Chyba, że właśnie mi się każe cofać. Chyba, że właśnie cały myk polega na tym, że ja to tu ustawiam i się cofam. Może tak być, bo chyba nie ma w ogóle innej opcji. Chyba na tym to niestety albo stety, słuchajcie, polega, że to jakoś tak teraz robię. A, może tam jest miejsce na baterię w ogóle.
I że ja tak to teraz wyciągam. I z tą baterią zadupcam tam i ją wkładam. Może tak. Może tak. Może to nie jest miejsce do skanowania, tylko na baterię. O kurwa. Jak ja mądry, widzowie. Jo, cię kręca, jak ja wykminić? Normalnie tak, o? Wyłącz mnie to. No. Jak ja, widzowie, ze 150 IQ? W Simsach co najmniej. Dobra, rozkminione. Idziemy dalej. Bo ja zawsze albo... O kurczę, tak nie przejdziemy za bardzo. Halo. Ja, słuchajcie, zawsze albo za bardzo rozkminiam, albo za mało rozkminiam. To jest mój największy problem zawsze. Albo za dużo rozkminiam, albo, widzowie, za mało. Akurat teraz się udało tak idealnie w pytkę rozkminić. Ani za mało rozkminione, ani za dużo rozkminione. Eleganckie rozkminione. Dobra. Teraz musimy się dostać na górę. To dalszą część tego znamy. Tu musimy ustawić to, tu musimy wskoczyć na to, tu musimy wskoczyć na schodki. Ze schodku idziemy tutaj, to niszczymy. Dalsza część tego... Prawda? Prawda. Dalsza część tej kasenki jest mi znana. Rozkminiliśmy ją w poprzednim odcinku. I co się wydarzy na koniec? Jaki... Kurczę, ale głośno. A razem z tym helium poszło. No dobra. Tylko co wydarzy się dalej? Jaki będzie finał rozgrywki? Ja nie wiem. Może to jednak atak zombie był. No szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, co się stanie na końcu. Obawiam się, że to nie będzie przyjemny finał, w sensie... Obawiam się, że nie uratujemy, kurwa, ziemi. Gry indie i tak dalej mają tego typu do siebie... Tego typu... Mają właśnie... No one są tak zazwyczaj stworzone, że na końcu się nie udaje zwyciężyć najczęściej. To są czarne scenariusze zazwyczaj. O kurwa, no zmiecie zaraz, ty. A my nie zginiemy? Ty kurwa, no przecież my zginiemy. No Halo! Kurwa! Naciśnij, naciśnij! Promieniowanie jakieś jebane z reaktora. No to... No dobra, ja? Kurwa! Co ja mam zrobić? Dotrzeć do górnych poziomów? Ty. Przecież mnie zabije zaraz. Ty, mogę nie kikać przyciska. Dobra, lecę. Lecę, lecę, lecę. Uspokój się, uspokój się. Schronienie, schronienie, schronienie. Kurwa. Ty, to jest nie... To jest niewykonalne. Jak mam to zrobić? No, muszę użyć mojego 150 IQ mózgu, żeby tutaj dobrze to rozkminić. Jocie dupca. Dobra, dzida, dzida, dzida. Otwierasz. Pyk, lecimy, lecimy. Full speed. Po najkrótszej możliwej drodze. Pyk. Dobra. A muszę, żeby odblokować drzwi. Ale jak to? Poczekajcie, ja sobie wyjdę na chwilę. Nie, no to jest niemożliwe akurat chyba. To jest autentycznie chyba niemożliwe do zrobienia, chyba że szybko, od razu fastem. Nie, no bo tu padam, więc muszę jakby... Jest jeszcze taka opcja, że są obracalne te jakby... Te takie obracają się jakby takie ściany i my timingowo musimy idealnie w tą ścianę wlecieć, żeby nie przyjmować jakby promieniowania bezpośrednio, czyli że na przykład tu nie przyjmuje. A tak to wygląda, no. Dobra, teraz rozumiem. Rozkminione jest. Oki. Tylko no, teraz mieliśmy łatwiej. Teraz będzie...
następny krok będzie utrudniony, bo się to wszystko kurwa zaczyna ruszać. Kurwa. Dobra, poczekaj no. Dobra. O kurwa, tylko my do góry czy na dole? Do góry, na dół? Do góry? Nie, no na górne. Łe, co? O kurwa, co jest? Ty, uspokój się. Źle idę, dobrze idę, kurwa, gdzie jest cień jakiś? O chuj tu chodzi w ogóle? To jest przecież jak w tym. Ale emocje, ty. Nie no, widzowie, to jest jak w tym. Była taka gra, jak ona się nazywała. Kurwa, o takim chłopczyku, co on biegł. Tylko ja to nagrałem. Nie pamiętam tylko, jak się nazywało. To była bardzo podobna misja. Bardzo ją zepsułem wtedy. Dobra, i timingowo. Pyk, dzida, 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 dzida. O kurwa. Dobra. Ej, bez kitu, jak tu emocje są. Spokojnie, bo to trzeba, widzowie, dobrze wytimingować teraz. Pyk, dzida. Dobra. Ło, jak... Nie wiem, że jest taki efekt, jak strzela, że mi się wszystko rusza, nawet tu. A nie, a szkoda. I... dzida. Dawaj, 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 dawaj. Pyk. I dzida. Dawaj, 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 dawaj. Kurwa. O. Dobra. Czekamy, czekamy. Gdzie teraz? No dobra, teraz tam. Mam nadzieję, że tam. Prawda? Powiedz, że tutaj. Dobra, nie zginąłem, tylko... A, otwarły się drzwi, dobra. I zapisywanie, zapisywanie. Odblokowane osiągnięcie, iluzja. A co oznacza odblokowane osiągnięcie, iluzja? Pokaż ten opis tego osiągnięcia w ogóle, tak z ciekawości. Chwila przerwy. Znaleziono ryć źródła przytłaczającej mocy. A, no to, że ogarnąłem, o co chodzi w chodzeniu tu. Kos, tylko po co ja tutaj przyszedłem? Robot, ty umiesz coś? Ty umiesz tutaj? Coś wejść? Nie. Jaka jest w ogóle misja? Doszli do górnych poziomów, aby przesłać energię z baterii do anteny. No dobra. Ty, a myślicie, że robot dostanie na dziurę? Ty, to ja kurwa jestem na górze. Ja źle poszedłem? No, jesteśmy na... jesteśmy w sterowni. I co? A, to jest winda! Ja debil. Ta, to jest winda, widzowie. Helium 3. Kurwa, że unika nie robić, zaraz jak to się otworzy. Wow, wow. Robot, naprawaj mnie to i to fastem. A nie, to ja muszę naprawić. Dobra, robot, wydupcaj. Wydupcaj, bo zostaniesz, kurwa, z lasera ciosa. Ostrzeżenie, brak tlenu? Kurwa, jak zwykle jakieś komplikacje na tym księżycu. Dobra, ale przynajmniej... Łe, co się tu dzieje? Łożysz, kurwa. Co jest grane, widzowie? E, wreszcie się jakaś akcja dzieje. Unik. Wow. Ło, kurwa. Zawie. Ale akcja. Dobra. Dzida, 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 dzida. Tylko co mi da przejście tu? Nie wiem w sumie. Obawiam się, że właśnie nic mi nie da. A wejście na niższy ten mi coś da? Kurwa, żebym tylko ciosa tu nie dostał. Bo się trochę zmartwię. Nie no, git. Dobra. Ten nam się kończy, ale lecimy dalej. Dobra, czekamy, 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 żeby timingowo nie dostać ciosa. Dobra, podoba mi się to. Wreszcie dzieje się akcja, jakieś akcje. W sensie, chce mi się, mam ochotę aż grać w tą grę. Jakby tak wyglądała ta gra, to by było fajnie. Bo tak to się, kurwa, nic nie działo cały czas. Tak to już fajno, o. Ładujemy tlena. Jakby tak naprawdę się była taka fajna akcja, to by było, to by się ciekawie w to grało. Idziemy dalej. O, i tam się musimy dostać, tylko jest problem. Problem nazywa się, że dostać to ja pewnie dostanę kurwa ciosa.
O kurwa! No i martwi. Ale... Tylko proszę, nie od posadku. Jak ja to miałem zrobić? To... Ej, to jest fizycznie niewykonalne. Nie! Kurwa, od początku? Cała tą sekwencję? Ale chuje jebane. Ale nam widzowie prantka zrobili, co? A nie, dobra, tutaj już jestem, git. Ty, to jest niewykonalne, to jest wejść, rozwalić to. Nie, to jest niewykonalne, bez kitu. Wydaje mi się, że to jest... Nie da się tak. I ocie dupca, widzowie. Nie no, tak nie da rady. Wydaje mi się, że trzeba... Po jednej ściance. Ło, poczekaj. Po jednej ściance, widzowie. Dobrze, że nie dajesz, że trzeba od początku to grać. Po jednej ściance. Idzie to, rozwalamy jedną ściankę. Albo nawet ze dwa, pyk. No, to świetnie. Dobra, jeszcze raz, widzowie. Spokojnie, spokojnie. Kurwa, to jest ciężki akurat. I tutaj stajemy. I ze trzy, pyk i cofka. Kurwa! Ty, to teraz też mam wątpliwość, czy to tak naprawdę trzeba zrobić. Ty, to naprawdę, widzowie, nie jest łatwy. To nie tak, że ja jestem gałgadem. Albo jestem. I można to jakoś rozkminić inaczej. Niby to coś po coś na środku to jest. To po co? Niby coś jest to, nie? To są jakieś coś do przesuwania, tylko... No chyba sobie żartujesz. Kurwa. A robot? Ty, a co jak robot dostaje ciosa? Muszę to sprawdzić, widzowie. Dobra, widzowie. Ej, serio nie sądziłem. Dobra. Kurwa. Jestem gałganem i co? Nie no, myślałem, że dadzą coś trudnego mega, nie? Że faktycznie będzie trzeba tak zrobić. A to dla dzieciaczków, widzowie. A to dla dzieciaczków jebanych, bez kitu. Dobra, lewo, prawo, prawo. Góra, bo nam się tlen kończy. Szybkie uzupełnianko, pyk. No i tak mogłaby wyglądać ta gra cały czas. Zręcznościowa by była lepsza niż taka chodzankowa. Teraz się na przykład bawię, no nie będę ukrywać, co najmniej widzowie, wybornie. Okej, okay, czeka nas podróż w lewą stronę i będę, rozumiem, przeskakiwał nas każdym tym... Tym, ta? No dobra. No niech będzie w takim razie. Jump, motherfucker. Dobra, w takie rzeczy to jestem koksem. Pyk. Dla dzieciaków. Pyk. Tutaj mamy skoczyć na dół? Nie będziemy, właściwie idziemy. Pyk. Pyk. O. Dobra, jesteśmy tutaj. Czy to nie jest miejsce, z którego przyszedłem? Nie. Tylko jest tu jeden wielki X i nic się tu na razie nie dzieje. Na dół? Co się znajduje na dół? Robot. Chciałem w ogóle, jaką my mamy misję? Dotrzeć do górnych poziomów. Jestem chyba na najgórniejszym... Aha. Tutaj. Tylko jak? To jest pytanie. Tylko widzowie, jak się tam dostać? Jak ten most jakby wysunąć, no nie? Tu na dole jest uzupełnianie tlenu, ale to bym musiał przechodzić to od nowa. Szybka rozkmina, szybka kminka, widzowie, szybka kminka. No to jest most? To jest taki wysuwalny most? Czy ja naprawdę mam tam jumpować? Nie no, nie uwierzę, ale mam jedną minutę. Nie no, nie, przecież to nie przeskoczę, kurwa. Jestem klaunem. Wytajminguję tak, że w razie czego to spróbujemy spaść na to, co razi prądem, żeby się wyjebać. No to, żebym wytajmingował. Dobra. No, nie wiem co teraz. Zagwozdka. Ej, nie wiem, widzowie. Ja jak kurwa nagrywam brak tlenu, no widzę przecież. Jak nagrywam odcinki, to jakie mam naprawdę, taki żelko mózg. Normalnie to czasem używam mózga. Coś tam, co robię głową, jem ją.
wiadomo. Bez kitu nie wiem co mam zrobić. No to jest niemożliwe, że mam tu skoczyć tam. Spróbujmy jeszcze raz, naprawdę, ale to... Ale fajna fizyka spadania ciała. Poczekajcie, jak rozkminę, to wam otrzymam nagrywanie. Dobra widzowie, zapomniałem, że tu... To jest jedyny wybór, bo zobaczyłem sobie w podpowiedziach i tak trzeba zrobić, zobaczyłem gameplaya. Tylko widzowie, zapomniałem, że tutaj trzymając spację, skaczemy dalej, ty, bez kitu o tym zapomniałem. Że jak tak, to skaczemy tak, ale jak przytrzymamy, to robimy faktycznie kurwa jumpa. Chłopie, jakbym ja to wiedział wcześniej, to... Ale by było. Dobra. A kurwa. No nawet takiego jumpa skoczyłem? Dobra. Widzowie. Zapomniałem o tym, że taka mechanika w tej grze istnieje. Zdziwiłem, że chłop skoczył tam, bo zobaczyłem na gameplayu jakimś. Chłop tam skoczył, a ja ciężko. Dobra, co tu się dzieje? Tu coś podgrzewa. Dobra, chyba dobrze idziemy, co? Chyba trzeba tędy. Cyk. Cyk. Elegancko, przecież tym double jumpem to jest dla dzieciaków takie. To mnie chowasz to. Słuchajcie, z double jumpem to jest kurczę dla dzieciaczków. Giereczka, naprawdę, bez kitu. To już jest takie łatwe z double jumpem. Jakbym ja chłopie wiedział, że tak można z double jumpować. Wow. Do komputera. Naprawiaj. Informatyk, hakerzy, hashtag Anonymous. Tylko żebym nie musiał nic klikać, bo nie jestem gotowy. Co się dzieje? Umarliśmy? Żyjemy? Mam dwie minuty kurwa na coś, na co właściwie? Na co ja mam dwie minuty? Przeprowadź regulację kurwa, a gdzie? No nie damy rady pewnie. No ale szybciej śledził. Dawaj, dzida, dzida, dzida. A my. A, my na zewnątrz teraz w ogóle jesteśmy. Rozumiem. Chyba. Do komputera? Do komputera? Uję do komputera, co? A tak! Ły! Bierz, interakcja. Ły! Co ja robię? Ja steruję, ziemię, na ziemię, na ziemię! Bo ja się obawiam, że jak to nam, słuchajcie, nie wyjdzie, to wiecie co się stanie? Że tu mogą być gierka dwa finały, nie? I jedna jest taka, że jak mi się nie uda, to jest chuj. To tutaj mam przesyłać tą sieć? Dobrze? Dobrze czy niedobrze? Uja, dobrze. Na ziemię mam to przesłać. Gdzie jest ziemia? Kurwa, gdzie jest ziemia? Gdzie ma tula ziemia, no? Proszę. 30 sekund mam, proszę, gdzie jest ziemia? Nie damy rady, widzowie. Kurwa! Nie wiem. Nie wiem, widzowie. Od nowa. Dobra, od nowa. Nie ma dwóch finałów gierki, widzowie. Zajebiście. Bez kitu. To jest fantastyczna informacja, bo...
Uff. Już się zepsułem, że finał widzowy będzie taki, że graliśmy w to 8 odcinków czy coś takiego i na końcu kurwa zgubię się gdzie ziemię, rozumiesz, zamiast się uratować. Tragedia. Szukamy może tak ziemi, bo ja to mam do ziemi, tak? Zesłać. Chyba. Mogę sobie wyjść na zewnątrz, żeby rozkminić, gdzie jest ziemia? No nie. Znaczy finał bardzo fajny, szkoda, że go zepsułem 6 razy. Chwytaj za drążka i steruj. Czemu to leci w dół, a nie leci w prawo? Nie rozumiem. Dziwne jest to sterowanie, ono samo się steruje tak naprawdę. Nie no, jak drugi raz to zepsuję, to się chyba popłaczę. No bo nie do tego mam przesłać, tak? Kurwa, daliby podpowiedź, żebym coś wiedział z tej rozgrywki. No wygląda w sumie na to, że tutaj miałbym to zrobić. No ale chyba kurwa nie do końca. Nie no, spierdolę to trzeci raz, to nie wytrzymię, widzowie. Chyba, że ten wielki przycisk. Widzowie, finał jest epicki, chociaż laguje. To jest epicki. Czemu ja to musiałem zepsuć 6 razy, no? Pierdola, widzowie, widzimy się zara. Nie no, widzowie, kurwa, straszny wstyd. Zaraz bym coś rozdupsył w pół. Straszny wstyd, serio. Że to 3 razy robię, ale prawda jest, słuchajcie, taka, że ja to dobrze rozkminiłem, to trzeba tutaj, na to. Jakoś, coś takiego, bez kitu. Tylko to jest coś zbugowane, albo... A, bo to się... Rozumiesz, że to się Chłopie, to się ładuje, rozumiesz? Ja to miałem kurwa widzieć. Jak ja jestem... Rozumiesz? Ło, to się w ogóle zmienia, to trzeba szybką korekcję robić. Dobra, to jednak fajne wyzwanie. Dobra, celuję. Dobra, to jednak fajne, ale kurwa, skąd ja to miałem wiedzieć, że to się ładuje? No klikam. Co miałem na to... Na to najeżdżać pół godziny, jak mam minutę i jestem pod presją. To moja presja, gościu. Dobra, jak ja tu, chłopie, kierowca. O! Uniki, pyk. Ładowanie, kurwa. Przycisk wielki, sru. No strzelaj, żeż. No wzmacniamy. To. O kurwa. Uratowałem całą ziemię? Matka ziemia? Kryzys ziemi zażegnany? Wszyscy przeżyli? Co ty pierdolisz, że wszyscy są szczęśliwi? Jocie dupsa. Mike Wazowski, co zrobił? Ale ładnie pachnę. To zadziwiające, bo zazwyczaj śmierdzę strasznie. Ale epicki filmik, widzowy. 30 klatka. A to jest w ogóle filmik, to powinno być więcej klatek, bo to nie jest jakby... To nie jest render z gry komputerowej, to jest nagrany filmik. Z tego co rozumiem. O kurwa, teraz to jest 20 klatek.
Beskitu jest 20 klatek, a to akurat nie moja wina. Tylko mojego komputera. Nie no. Powinno być ok, wszystko. To jo. Teraz zombiaki od tyłu, podduszanie. I umieramy. A my pewnie i tak umrzemy. O! A to nie koniec rozgrywki, widzowie. Jeszcze jednak zombiaki mogą nas zaatakować, spokojnie. Wszystko może być... A, bo ja tu umieram, no ta. A znajdziemy tu towarzyszkę? Towarzyszkę? Ktoś tam jest? Widzowie? Jesteś tu? Samica. Nie no, tutaj na razie czysto. O kurczę. A może nam pomoże? Może to faktycznie jest ta Sara? A, robot nam odpowiada, co mamy zrobić, tak? Pewnie. W sensie, gdzie on poszedł, żeby nas uratować. Katie tu mieszkała. Jest, jakieś kryo coś tam może. Także może przeżyjemy. To ona tu żyje, czy tam jakby nie żyje? Ktoś żyje? O kurwa, samica? Zombie? Na bank zombie! I kurwo! Sara! Parametry życiowe stabilne! Jo, się dupca! Wirus zombie ją powstrzymuje, widzowie. No i przeżyła, no i co? Zobaczymy modele twarzy postaci? To... Nie mów, że stać ich budżetowo, żebym miał model twarzy, co zobaczył. A nie, nie stać ich. Nie zrobili modelu twarzy, widzowie. Za dużo by to kosztowało. 20 zł PSC. PSC euro w sumie. No to pewnie nie polska gierka. I co, my ją budzimy, czy... A, my wypierdalamy ją, żeby ona dźgnięta nożem wydupcała i my się pakujemy tam do tej komory, żeby myśmy przeżyli. Dobrze kminie? Pewnie nie, pewnie w ogóle nie. Ale pewnie tak bym zrobił. Po co honorowo o śmierciach można honorowo żyć długo i szczęśliwie? Nie honorowo żyć długo i szczęśliwie. A, czy jednak umieramy na końcu? Dobra, ja bym chciał jeszcze pod tamem zobaczyć, bo tam było jakieś zaszyfrowane nagranie, coś takiego. Będę miał jeszcze okazję, możliwość, szansę. Nie? Tak? Dead? Dead? My martwi? Tak się kończy historia. No, słuchajcie, indie gierki mają jedno do siebie. Na końcu nikt nie jest szczęśliwy i kolorowo. To łączy wszystkie te gierki indie tworzone przez jakieś mniejsze studia, że na końcu masz, to są piękne gry, bo na końcu nigdy nie jesteś, nigdy nie wygrywasz, nie ratujesz świata i żyjesz długo i szczęśliwie. Znaczy nigdy, to może przesadzam, ale zazwyczaj w tych grach jednak jest tak, że dużo oddajemy. Na końcu w zamian za coś. W tym wypadku ratowaliśmy świat i całe pochcamp. No ale sami zginęliśmy.
Jeżeli miałbym oceniać gierkę w skali od 1 do 10, to była ona taka na 5, na 5 widzowie. Nie była to najgorsza gra na świecie, ale optymalizacja, dźwięki, scenariusz, gameplay, wszystko to było nudne. Gameplay był nudny, było mało akcji, dopiero gdzieś tam na końcu, jakby to wyglądało, gierka tak jak na końcu, to by była faktycznie gierka. W innym wypadku to był po prostu taki chodziak. Myśmy nic nie robili, tylko chodzili i rozwiązywali zagadki, w czym nie jestem najlepszy. Dlatego nie podoba mi się. No dźwiękowo też było raz za cicho, widzowie raz za głośno. Gameplayowo, jeżeli chodzi o FPS-y, no to jest optymalizowane tak chujowo, że w pewnych lokalizacjach graliśmy na ultra, a w pewnych lokalizacjach graliśmy na najniższych ustawieniach, bo się inaczej naprawdę nie dało. Więc optymalizacyjnie widzowo nie uciągli tego. Raz 20% procesora, raz 80%. I raz musiałem nagrywać na karcie graficznej, raz na procesorze. Jeśli chodzi o to, no to nie było to najprzyjemniejsze. Słuchajcie, następna gierka, jeszcze nie wiem jaka jest. Myślę nad paroma grami, natomiast nie chcę jeszcze się deklarować, bo nie wiem jak też FPS-owo będą te gry wyglądać. A teraz po tej gierce mam traumę FPS-ową w głowie, także jeszcze nie do końca wiem, w co dokładnie zagramy, ale następna seria prawdopodobnie zaczyna się jutro, następnego dnia, z czego jeszcze nie wiem i czy jutro też jeszcze nie wiem, bo wiadomo, jeżeli gra będzie miała 100 GB, no to nie jestem w stanie pobierać, wysłać te filmy, pobrać teraz gierki, więc no... Często takie 100 GB to z 2 dni mi, słuchajcie, zajmie, żeby pobrać, więc następnego dnia, czyli jutro, odcinka może nie być. Ale w istocie postaram się, żeby było najszybciej, jak to jest możliwe. Czy będzie jakaś cutscenka po napisach końcowych? Nie wiem, ale już teraz, słuchajcie, się żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobał mój gameplay i że podobała się seria. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Discorda oraz streamy na Twitchu. Tam często koło północy jakoś się widzimy. Jest kasenka po napisach, dlatego czekałem tyle. I tyle widzowie. Ja już się właściwie z wami żegnam. O! Zombie! Zombie w tym, w kosmonautowy zombie. Witam. Vestia 3 to ground control. We found them. Ale raczej już martwego, co? Znaleźli nas. Dobra, raczej już kasenki nie będzie, a jeżeli będzie, to wam jeszcze pokażę, ale widzowie, oczywiście na dzisiaj to by było tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeszcze raz, słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Serduszko dla widzów. Wpadajcie na różne inne serie, m.in. z Darkest Dungeon. Pozdrawiam widzowie. Papatki.